dobrą walkę. Zobaczmy to na face to face w ogóle teraz. Tak, zobaczmy tego. To. Panie i panowie, Alan i Dawid Załęcki face to face. Coś macie sobie do przekazania? Ja nie. Do zobaczenia 4 czerwca, w sobotę. No nie, bo jeszcze jutro się widzimy. Mogę. Dopóki syna nie wie. Czyli co, po dopiero połowie, jak z nim wyjaśnię? Dopiero... No, rozumiesz. Chciałem być kulturalny, ale widzisz. No, dobra. No i dobra, spoko. Solidarność. Dobrze. Jutro rundki Alan i Dawid. A jeszcze zapytam, jak musi to wyjaśnić z Denisem, żebyście mogli sobie podać ręce, bo to były twoje słowa, że nie podasz, dopóki sobie nie wyjaśnią? No normalne, nie? Jeżeli syn się z nim pogodzi i będzie okej, no to i ja będę z nim. Jak nie, no to trudno, stoję za synem murem. Będziesz Alan próbował, czy kompletnie nie? Znaczy, no wiesz, czeka nas jeszcze jedna walka. No i wtedy to reszta się okaże, tak? My robimy swoją walkę, ja jestem skupiony na razie na 4 czerwca. Z Denisem zrobimy pewnie po nowym roku, jak ja swoje walki wypełnię. Ja jestem otwarty na resztę. Panowie, ostatnie 10 sekund face to face. Spójrzcie sobie głęboko w oczy. I już w sobotę walka. Pamiętajcie o zakupie pay-per-view, jeżeli chcecie zobaczyć walkę Dawida Załęckiego z Alanem Kwiecińskim. I pozycja bokserska. Wielkie brawa, Alan i Dawid! Skoro były już przeprosiny publiczne od Mateusza, tutaj twój tata poruszył temat, Denis, że też musiałbyś zostać ty przeproszony albo, nie wiem, pogodzony z Alanem, żeby mógł on podać mu rękę, mówię o twoim tacie. I teraz pytanie, czego ty byś oczekiwał od Alana, żebyście się mogli pogodzić?